Dzień dobry, cześć, witam ponownie. Słuchajcie, spotykamy się dzisiaj, żeby przeżyć na nowo emocje, które nam towarzyszyły podczas edycji, 10. edycji Tap Maru. Czy myślisz, że udałoby ci się dojść tak daleko, gdyby nie wsparcie twoich bliskich? No, oczywiście, że nie. Nie no, tak poważnie. To szczerze. No to, szczerze. Ja nie słyszę, nie słucham. Zacznijmy od tego, że w ogóle by mnie nigdzie nie było, gdyby nie moi bliscy. No bo tutaj pan Piotr Łotr, który dzisiaj z nami siedzi, namówił mnie w ogóle do wzięcia udziału w programie. Także zawdzięczam moim bliskim najwięcej tak na dobrą sprawę. No, coś jeszcze? Co osiągnęłam. Piotr, kocham cię. Twoje wsparcie w programie było dla mnie niezwykle ważne. Powiedz proszę, dlaczego warto wspierać innych? No, wydaje mi się, że no, z takiego nawet psychologicznego punktu widzenia, no to tak jak już wcześniej wspomniałaś, jeśli wiesz, że w domu czeka ktoś na ciebie, kto nigdy nie zarzuci ci... Magister prawa i administracji Piotr Strojek. I no, chodzi po prostu o to, że no, na pewno ta świadomość taka, że jednak no, masz we mnie w 100% wsparcie, że no, ufamy sobie bezgranicznie. Dużo osób pytało mnie, a co, nie boisz się, Jezus, że tak, ona pójdzie do programu, nie jesteś zazdrosny, przecież tam są jakieś sesje, inni faceci. Ja mówię, no błagam was. Tak, albo przecież, często też po programie było takie, to wy cały czas jesteście razem? Ma Dominika ma cały czas tego samego chłopaka? No a wiecie, no najważniejsze ogólnie w życiu to jest zaufanie. No, żeby zbudować zdrowy związek, no to musimy sobie ufać, tak? Jednak to nigdy nie ma mocniejszego i takiego trwalszego fundamentu niż zaufanie, no. Prawda. Podpisuję się pod tym.